2000. Mariusz Lindvik. Popatrzmy teraz na skok Norwega. 141 metrów Lindvika w drugiej serii, 135 w pierwszej, a teraz jest wysoki przelot i kapitalnie i skacze daleko. Potwierdza tę dobrą formę, jaką przygotował na zawody Pucharu Świata. Do tej pory zwycięstwa w zawodach Pucharu Kontynentalnego. Mówiliśmy o tym podczas treningów. Dietize Neustadt, Erzurum w Turcji, a teraz 138,5 metra przy dodanych 6,9 punktach. No! Będzie miał ból głowy i zgryz dość spory trener Aleksander Sztekl, którego oglądamy z lewej strony. Kogo tutaj desygnować? No, nie lubię tego słowa. Kogo wystawić do...